to także miasto o jednej z największych na świecie gęstości zaludnienia. Ciężko się tu ludziom pomieścić i w związku z tym niektórzy wybierają do życia najdziwniejsze miejsca. Przynajmniej dziwne z mojego punktu widzenia. Jak leci? Dziękuję, dobrze. Mam na imię Annelin. Zapraszam do środka. Pierwszy raz jestem zaproszona do mieszkania w grobowcu. Ale z chęcią zobaczę. W tym grobowcu mieszkamy od 2 miesięcy. Wcześniej przez 13 lat mieszkaliśmy pomiędzy grobami bez dachu nad głową. Tu trzymamy naczynia i rzeczy do zmywania. No i baniak z wodą mineralną. A tutaj mamy garderobę. Mogę podejrzeć? Są nawet szufladki na ubrania, wieszaki. A gdzie śpicie? Tutaj na podłodze? Przed snem rozkładamy tutaj maty. Jest całkiem wygodnie. Ile osób tu mieszka? 7. 5 moich dzieci, mój mąż i ja. No i dodatkowo 4. Ciało, które leży w tym grobie i kości 3 osób. Ale ty w ogóle znałaś tych ludzi wcześniej? Na przykład pana George'a? Tak, pan George jest ojcem człowieka, który pozwolił nam tu zamieszkać. Nagpatira po sa amin dito. Ang pangalan po nung anak niya ay si Bongko. I co, czy to był miły człowiek za życia? Tak, był miły. No tak, skoro był dobry za życia, to pewnie po śmierci też was nie niepokoi. Nie wiem, czy teraz też jest miły, bo jest martwy i spoczywa w pokoju. Nazywam się Annelin Baniaga, mam 37 lat. Od 13 lat mieszkam na cmentarzu z mężem i 5 dzieci. Gdy byłam panną, mieszkałam w Calohan City. Pracowałam jako sprzedawczyni. Zaopatrzenie zwykle robiłam na targu Blumentree. Zawsze czekał tam na mnie jeden taksówkarz, który zabierał mnie z zakupami. Wiedziałem, kiedy przyjeżdżała. Zawsze na nią czekałem, żeby jechała moim trycyklem. Podrywałem ją przez 3 miesiące. I udało się. 4. miesiąca wzięliśmy ślub. Potem urodziła się nam 5 dzieci.